chilling back, living so comfortably. You can start sitting frozen in your old ways. You can never quit, you gotta go the whole way. You gotta put in work to be the one someday. Had to tell myself I was the one another day. It's been steps. Witamy Państwa i zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Mówi Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną na komentatorskim stanowisku jest Jacek Laskowski. Mam nadzieję, że chociaż to tylko sparing, to emocji nie zabraknie. W dzisiejszym meczu Lille gra przeciwko Chelsea. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia wbiegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. Realizator prezentuje nam teraz dzisiejsze ustawienie Chelsea. Zagrają systemem 4-3-3 ze skrzydłowymi wspomagającymi pomocników w dostarczaniu piłki napastnikowi. To ustawienie pasuje do stylu opierającego się na posiadaniu piłki i krótkich podaniach. Skrzydłowi próbują rozciągać szyki defensywne rywali, a w razie potrzeby schodzą do środka, żeby rozegrać piłkę z pomocnikami. Strzela! No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Cesc Fabregas, Morata, wspaniale przechwycił, no może być groźnie. Marcos Alonso, Hazard, Cesc Fabregas, Morata, Eden Hazard, Marcos Alonso. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Zgrywa do tyłu. Kapitalnie to obronił, choć wydawało się, że musi być bramka. Znakomita interwencja bramkarza z takiej odległości. Taki strzał i nie ma gola. Jak on to zrobił? Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Piłka znalazła się poza boiskiem, w związku z czym rywale wznowią grę od bramki. Remi. W ostatniej chwili przejęli. Eden Hazard! Koniec tej akcji. Bramkarz łapie piłkę. Morata. Hazard. Eden Hazard! Pewna interwencja, ma piłkę w rękach. Ekspediuje piłkę głową na aut. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Trzeba przyznać, że bramkarz cudownie to wyjął. Pozbawił przeciwników, zdawałoby się, pewnego prowadzenia. Kibice czują, że tu musi paść bramka. Doping się wzmaga. Gospodarze od dłuższego czasu dominują. Hazard. Cesc Fabregas. Brawo dla arbitra. Wychwycił tego spalonego. Kante. Dobra pozycja do oddania strzału. William. No, kto przejmie tę piłkę? Piłkarze Chelsea wznowią grę z autu. Eden Hazard. Dośrodkowuje Hazard. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita.
Chelsea wykona za chwilę rzut rożny. Morata! No nie, to nawet nie było blisko bramki. Jak technicznym strzałem z takiej odległości można tak spudłować? Fatalny kiks. Jose Fonte. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Piłka przechodzi nad wszystkimi. Nikt do niej nie doskoczył. Eden Hazard. Kante. Chelsea z piłką coraz bliżej pola karnego drużyny przeciwnej. Eden Hazard. Dośrodkowuje Hazard. Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej! Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. W takich sytuacjach, z takiej odległości nie uchroni drużyny nawet refleks bramkarza. Wina stanowczo leży po stronie obrońców, którzy dopuścili strzelca tak blisko bramki. Ale mam też wrażenie, że sam bramkarz nie był do końca przygotowany do interwencji. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Morata. Kante. Jose Fonte. Blisko pole karne. William. Morata. Eden Hazard. Kante. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Hazard. Morata. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dobre podanie, minęło linię obrony. Powinien dogrywać. Czy zdoła wyrównać? Ajajajajaj, kompletnie spudłował. Z takiej odległości technicznym strzałem powinien bardziej zagrozić bramce. Fatalnie się zachował w tej sytuacji. Morata. Kante. Remi. Próbują ataku bokiem boiska. No, będzie gol? No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z woleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Hazard. No przejął, ale nie opanował piłki. Marcos Alonso. Jest szansa na kontratak. Hazard. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to pod... Tylko jedną bramkę. Zapraszamy po przerwie na drugą część spotkania. The Blues naciskali, ale ciekawe, czy starczy im sił na drugą połowę. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Zdążył w ostatniej chwili. Szansa! Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Kante. Morata. Znalazł się na czystej pozycji. William! Znakomita reakcja, świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał kąśliwy i z bliska. Gol, ale spek! Trafia do własnej bramki.
Ale szpechowo dla niego poleciała piłka. Posłał ją do własnej bramki. Co za pech. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Muszą się zebrać po tej utracie bramki samobójczej. Ponownie celnie podaje. Eden Hazard. Morata. William. Morata. Morata! Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Tą interwencją skutecznie przerwał akcję rywali. Cesc Fabregas. Fabregas! Aj, była szansa na podwyższenie rezultatu, ale strzał nieudany. Szkoda, bramka na pewno by ich trochę uspokoiła. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Wspaniała okazja Kantego. Koniec tej akcji. Bramkarz łapie piłkę. Kante. Blisko pole karne. Może strzelać. William. Uderzenie w stronę bramki. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Dobry atak flanką. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Jorginho. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Chyba będzie wrzucał. Udanie przerwali tę akcję. Rzut rożny dla Chelsea. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca. Zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. David Luiz. No, będzie gol! Za chwilę rzut rożnego, grę wznowią The Blues. Hazard dośrodkowuje z rożnego w pole karne. No, coś zaskakującego, mamy potrójną zmianę w zespole. Ma tam miejsce na dośrodkowanie. Skutecznie przed. Przerwali tę akcję. Piłkarze Chelsea wznowią grę z autu. William. Giroud przed szansą. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Gracze Chelsea po raz kolejny udowadniają, że trzeba się z nimi liczyć. Kapitalne dośrodkowanie i gol. Piękna bramka, wbicie piłki do siatki, to już była formalność. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. 3-1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Jorginho, William, Kovacic. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Kante. Wybijają teraz do przodu. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Remi. Ponownie, celnie podaje. No, udało się przejąć. Eden Hazard. W
Wszyscy doskonale się rozumieją na boisku i piłka wędruje jakby po sznurku. Dobrze się to ogląda, kiedy tak sobie podają piłkę, jakby od niechcenia. Każdy zawodnik wie, gdzie i kiedy spodziewać się partnerów. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Będzie strzelał. Ach, ależ dobrze zapowiadał się ten rajd. Brawa dla bramkarza. Ryzykownie, ale udanie. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Piłka wybita z pola karnego. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Hazard wprost do rywala. Do końca meczu już tylko 7 minut. Kovacic, Jorginho, Eden Hazard, Willian, Mateo Kovacic, Eden Hazard. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Czyhali na błąd przeciwnika i się opłaciło. Przejęli piłkę. Azpilicueta ma wsparcie partnerów. Jorginho. Eden Hazard! Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Sytuacja wciąż groźna. To może być bramka kontaktowa? Jest! Jest! Bramka kontaktowa! Wykrakałem! Rywale w szoku! Trzeba to wykorzystać! Jeszcze raz szybko zaatakować! O ile starczy czasu, no i sił, rzecz jasna! No i mamy emocjonującą końcówkę. Bramka kontaktowa w doliczonym czasie gry nagle sprawia, że nikt tu nie jest już pewny wyniku. Teraz wystarczy jeden błąd, jedno dobre zagranie i cud stanie się faktem. Pytanie tylko, czy wystarczy im czasu? Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Mateo Kovacic, Willian, Hazard. Ależ zaprzepaścili okazję na strzelenie bramki, no ale brawa dla obrońców. Remi. Sędzia kończy spotkanie.